Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam szanownych Państwa w kolejnym materiale z World of Warships. Dzisiaj będziemy sobie dyskutować na temat Somersa, czyli amerykańskiego niszczyciela, który był dostępny swego czasu za stal. Jest to taki jak dla mnie odpowiednik Shimakaze, z tym, że lepszy w drzewku amerykańskim, w nacji amerykańskiej, bo to nie jest okręt drzewkowy. I omówimy sobie dzisiaj, jak szanowni Państwo tym okrętem grać, żeby grało się dobrze, jak go zbudować i jak wypada na tle konkurencji. Do porównania wziąłem sobie tutaj Somersa właśnie, Hayate i Shimakaze, bo uważam, że to są trzy okręty o najbardziej zbliżonej charakterystyce rozgrywki. I teraz będziemy sobie tutaj oglądać bitwę, która na początku nie jest zbyt widowiskowa, ale potem zaczyna się robić ciekawie i będę sobie tutaj omawiał króciutkie porównanie, potem powiemy sobie, jak wyglądają perki, jak wygląda ulepszenia na okręcie oraz jak się tym okrętem poruszać po mapie, żeby jakoś sensownie damage sobie stuknąć. Więc tak, jeżeli chodzi o artylerię, wszystkie okręty, które wybrałem, i Hayate, i Shimakaze, i Somers mają, działa tego samego kalibru. To są rury kalibru 127 mm. Różnią się tutaj te okręty pod względem ilości dział i reloadu. Tutaj jak widzicie, mamy tych dział 8 i to jest najwięcej. Shimakaze i Hayate mają ilości takie same, bo tam jest tych rurek tylko 6, ale Somers ma tutaj 6-sekundowe przeładowanie. Ja do porównania biorę, szanowni Państwo, gołe okręty bez kapitana i bez ulepszeń, tylko po prostu sam podstawowy okręt bez żadnych dodatków. Więc parametry, które będę Wam podawał do porównania, a te, które widzicie na ekranie, będą się troszeczkę różniły, bo nie chciało mi się już robić wszystkich kapitanów w ten sam sposób, żeby to porównywać. Ale mój Somers jest full torpedowy, także pokażę Wam kapitana później. I tak, tutaj mamy reload 6-sekundowy. Na Shimakaze to jest bodajże 5 sekund, a na Hayate to są 4 sekundy. Tylko że weźmy pod uwagę właśnie ilość tej artylerii. I mimo tutaj, że mamy tych dział więcej, no to pod względem obrażeń na minutę, które są w stanie powodować te okręty, takich gołych, nie licząc żadnych tam innych zmiennych, to Somers wypada niewiele lepiej niż Shimakaze i dużo gorzej od Hayate. Hayate jest w stanie zrobić 193 tysiące obrażeń na minutę, strzelając cały czas, robiąc maksymalny damage. Somers wypada tak, że ma 144 tysiące, a Shima 135, także 9 tysięcy więcej tylko od Shimakaze, mimo tego, że jest jedna wieża więcej. Ale nie to jest tutaj głównym atutem tego okrętu. Ja uważam, że Somers to jest głównie torpedowiec, a artyleria to jest uzbrojenie takie, można powiedzieć, że dodatkowe, zastępcze. Ale należy pamiętać o tym, że ono jest i trzeba z niego korzystać, bo wiele osób grając niszczycielami torpedowymi artylerii nie używa wcale. I ja rozumiem to w sytuacji, kiedy chcemy uciec, nie chcemy, żebyśmy byli spotowani przez te 20 sekund po wystrzale. Rozumiem w takich sytuacjach, ale są momenty, kiedy no, nie ma możliwości zniknąć zbyt szybko, to trzeba tej artylerii używać, żeby jak najwięcej nią zrobić. I co dalej? Torpedy, bo tutaj właśnie to jest dla mnie główny aspekt gry Somersem i Shimakaze. Hayate to różnie, w zależności od tego, kto co sobie tam zażyczy. Prędkość torped na Shimakaze i na Hayate to jest 67 węzłów. Torpedy na Somersie osiągają 66, także to jest jeden węzeł różnicy. Przy tym, że torpedy z Somersa mają wykrywalność mniejszą o 300 metrów. Przy niewielkiej różnicy w prędkości to jest, szanowni Państwo, 1,5 sekundy mniej czasu na reakcję, bo widzimy te torpedy, znaczy wykrywają one nam się przy okręcie, mamy mniej czasu po prostu, żeby jakkolwiek zareagować i je wyminąć. To jest dobre. Zasięg standardowych torped, tych, których ja używam na Shimakaze, to jest 12 km. Na takich gram praktycznie od początku, a tutaj mamy torpedy 16,5 km. Na Hayate również mamy 12, także tutaj te 4 km czasami mogą nam życie uratować i jakiś damage pozwoli zrobić, bo jak ktoś się może gdzieś tam dalej nadziać na te torpedy. Oczywiście obrażenia tych torped na Somersie są mniejsze i to sporo, bo to jest prawie 5000 damage'u. Szansa jest o 1/4 niższa na spowodowanie zalania na torpedach Somersa, bo tam WOWS FT podaje nam tutaj 300%. Oczywiście trzeba by to przeliczyć wszystkimi tam innymi zmiennymi, ile wypada na koniec, a torpedy z Shimy i z Hayate mają 400%. Oczywiście wiemy, że to nie jest tak podane, że jedna torpeda jest w stanie zrobić 4 zalania, czy 3, bo ma 300 czy 400%. Dużo zmiennych się na to składa, ale już nie będziemy się nad tym rozwodzić. Chodzi o bazowe takie wartości. I torpedy na Somersie mają
krótszy reload. Tutaj mamy bazowo 130 sekund, a na Shimakaze i na Hayate mamy 153 sekundy. Oczywiście tutaj widzimy, że kapitan jest już zrobiony na Somersie, nie jest taki okręt w bitwie tutaj łysy bez perków, ale do porównania, jak mówiłem, bierzemy podstawowe wartości. Bazowa ilość HP na okrętach też wypada na niekorzyść Somersa, bo Hayate ma tyle, ile ma Somers z perkiem, czyli 20 800 punktów, tak jak tutaj mamy. Shimakaze ma 17 900, a Somers ma bazowo 17 300, także tutaj dając sobie perka na te 350 punktów za jeden tier mamy tyle co Hayate na starcie. Jeżeli chodzi o wykrywalność, to jak widzicie mamy tutaj 5,8 km i to jest oczywiście wykrywalność już z perkami. Weźmy pod uwagę to, że Shima ma wykrywalność gdzieś w okolicach 5,4 bodajże. Przy czym gołe okręty będą się wyglądały następująco. Shimakaze ma najmniejszego spota bazowego, to jest 6,9 km, potem Somers 7,1 i Hayate najgorzej 7,5 km. Także no, pozwala nam się to uplasować w środku stawki. Sporo lepiej niż Hayate, ale minimalnie gorzej niż Shimakaze. Chociaż ja uważam, że ten amerykański dym, który tutaj mamy na pokładzie, no bo wiadomo, jesteśmy amerykańskim okrętem, będzie nam pozwalał na większą uniwersalność i lepsze korzystanie z artylerii. Zasięg tych artylerii jest bardzo zbliżony, to są różnice z rzędu 100 metrów i wynosi to wszystko 11,7. Tam mamy 11,6 na Hayate i na Shimie. Z tym, że no, Hayate jest dostępne za Free Expa, dosyć dużą ilość, 2 miliony. Somers był dostępny za stal, co jest najdroższym zasobem, a Shimę można sobie wygrindować za darmo. Więc też kwestia dostępności, ale mi się na Somersie gra wyjątkowo dobrze. Naprawdę fajne wyniki udaje mi się na nim osiągać. Nie wiem, czy to kwestia psychiki, czy tego po prostu, że ten okręt jest naprawdę dobry, ale no, gra mi się na nim bardzo fajnie. Z tym, że jeżeli chodzi o porównywanie tych wszystkich umiejętności i parametrów, to jest tyle. Teraz pokażę Wam, Szanowni Państwo, jak wygląda mój kapitan i jak są zrobione ulepszenia i potem będziemy dyskutować na temat tego, jak tym okrętem grać, bo bitwa jest dosyć długa, także muszę tutaj jakoś zapełnić ten czas, który Wam przygotowałem do oglądania. Tak prezentuje się tutaj zestaw ulepszeń zamontowanych na pokładzie. Oczywiście od razu mam tutaj flagi, co jest dobrym zabiegiem ze strony Wargamingu. Nie musimy oddzielnego screena robić i oddzielnego ekranu pokazywać. Tak wyglądają ulepszenia. A tak się przedstawia kapitan. U mnie za sterami Somersa siedzi Halsey, także w razie zdobycia wsparcia ten reload tam spadnie. Dubleta też jakieś tam mamy bonusy, nie pamiętam już dokładnie jakie. Ale Halsey obskakuje u mnie praktycznie wszystkie okręty premium amerykańskie i wygląda to następująco. I teraz, Szanowni Państwo, pozostaje nam omówić, co tym okrętem robić w bitwie, żeby robić to dobrze. Otóż, tak już wspomniałem na początku, dla mnie to jest stricte okręt torpedowy, w związku z czym płyniemy na jakąś tam bezpieczną pozycję, szukamy sobie potencjalnych celów do torpedowania i pakujemy torpedy, starając się zrobić to jak najbardziej skutecznie. Mamy tutaj dym, który nam się bardzo długo utrzymuje i nie bójcie się z niego korzystać, bo on naprawdę może Wam pozwolić zrobić fajny damage z artylerii, mimo że szansa na podpalenie tutaj najniższa ze wszystkich tych trzech okrętów. Tu sobie jeszcze zerknę, ile dokładnie, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Aha, tutaj mamy na Somersie 5%, a na Hayate i na Shimakaze mamy 9%. Także też warto pamiętać, żeby na tamtych pozostałych dwóch okrętach również z artylerii korzystać, bo to jest element no, istotny. Nie ma tak, że a gram Shimą, to tylko torpedy nie strzelam w ogóle. Nie, mamy dym, z którego możemy sobie postrzelać. Jeżeli oczywiście właściwie zarządzamy spotem i ktoś nam tego spota zapewni. Tu spójrzcie na minimapę, ja jestem w tym momencie sam z tej strony mapy, także nie ma sensu się dymić i próbować strzelać, bo nie będzie komu spotować okrętów, które chciałbym strzelać. Ale można korzystać też ze spota okrętów po wystrzale, także mając postawiony dym będziemy te okręty widzieli, ale to trzeba dobrać sytuację do tego i nie marnować tego dymu po prostu. Ja tutaj wcześniej puściłem sobie dym, żeby się ukryć, ale to jest kwestia już taka troszeczkę asekuracyjna, a nie ofensywna. Szukamy miejsca, gdzie nas nikt nie będzie radarował, pilnujemy tego, żeby nas nikt nie wyspotował i korzystamy z artylerii jako dodatkowego źródła damage'u.
Torpedy mamy 16,5 km, jak już mówiłem, więc możemy je spokojnie słać na duże odległości. Czas reakcji mniejszy niż na torpedy japońskie. No z tym, że damage niestety również mniejszy, bo tu mamy... ...19900, także tutaj tak to wygląda. Nie wiem, czy tu jakoś perki nie wpływają na ilość zadawanych obrażeń. Nie pamiętam nawet, przyznam szczerze. Ale... no dobra, mniejsza o to. Nie pamiętam, nie będę dyskutował na ten temat. Także widzicie. Tutaj ja teraz płynę w kierunku KPB, żeby go zająć. Wiem, że zaraz zniknę sobie za wyspą. Patrzę, że żaden okręt w moim kierunku artylerii ustawionej nie ma. Więc korzystam z okazji. Oddaję kilka sobie salw do okrętu. A on już wpadnie, jakiś pożar. Ktoś tam się może dopiero co naprawiał. Także nie zaszkodzi. O, zobaczcie, tutaj mamy spotkanie z Yugumo. I teraz artyleria będzie nam jak najbardziej przydatna. Yugumo dopiero działa, obraca. Nie mam tych rurek 8. Reload całkiem przyzwoity, także zobaczcie, jak to będzie tutaj wyglądało. Hamuje, jest ustawiony do nas dziobem, także nie bardzo ma jak wystrzelić swoje torpedy. W tym momencie wiem, że już mogę spokojnie do niego wyjść. Tylko trzeba cały czas manewrować prędkością, żeby puszczone na ślepo przez niego torpedy nie trafiły. Tutaj jeszcze raz akuracyjnie puściłem sobie jedną wiąchę. Ale okazało się, że Yugumo stoi sobie tutaj wbite nosem w wyspę, także zobaczcie, co tutaj będzie kombinowane. Płynę sobie na pełnej prędkości niemalże, tylko że manewruję, to trochę ona spada. Pojawi nam się zaraz wyspotowane Yugumo, które jedną wiąchę torped już wypuściło. I zaraz będę sobie tutaj hamował, bo może być jeszcze druga wiącha torped na pokładzie, ewentualnie może mieć booster do reloadu, ale nie zdąży już zrobić nic, bo zostaje rozstrzelany. Także artyleria na tym okręcie to nie jest dekoracja. Trzeba tego używać, bo to naprawdę może nam skórę uratować i zrobić fajny damage. Teraz już pozwolę sobie omawiać bitwę, także będę troszeczkę przyspieszał. Zobaczcie, że z tej strony mapy znowu nie ma nikogo. Czerwoni zepchnięci do defensywy totalnie, my tylko przejmujemy kapy. Mamy tutaj jeszcze pancerniki, które będzie można torpedować. Bitwa wygrana, taka powiem wam, naprawdę na ostrzu noża. 6 do 6, tutaj miałem do zrobienia dyrektywę, w której trzeba nabić obronę kapa, także wykorzystałem sytuację na koniec bitwy, gdzie Prusen będzie pływał mi w okolicy kapa. Ja, korzystając z tego, że on będzie strzelał, a ja jestem w dymie, będę go widział i właśnie będę sobie do niego beztrosko plumkał. I tą obronę nabijał. Mamy tu blisko Smoleńsk, gdzieś tam i Buki krąży, także też jest szansa na to, że te torpedy mogą do nas trafić. No i mamy ten komfort, że jeżeli torpedujemy jeden okręt i go nie trafimy, to te torpedy popłyną nam dalej na te 16 km. Mimo że wyspotowane, to wiemy, jaka jest psychika graczy w WoWsie, że nie ma informacji o tym, że torpedy zaraz będą przy burcie, no to w dupie z nimi, gdzieś tam se płyną, a potem się okazuje, że jednak płyną w naszym kierunku. Nie wiem, czy tutaj ten Conqueror akurat dostanie któreś z tych torped. Może to akurat nie w tym torpedowaniu. O, proszę bardzo, całkiem spoko damage wchodzi, no pożarów nie za dużo, bo na 80 trafi tylko jeden, ale zawsze coś tam jest szansa na to, że ktoś te pożary przytuli. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy dopiero co gościa zalewaliśmy, trafiając go torpedą, to za chwilę możemy próbować go podpalić, korzystając z dymu. Drobne przyspieszenie akcji. Prusen pięknie nam tutaj płynie w kierunku wysłanych przez nas torped, ja sobie boczkiem wchodzę w kapa. Zobaczcie, dostaje tutaj pan 3 torpedki. Ohio też chyba dostało. Tak, jest zalanie. I ja teraz w bezpiecznej odległości między dwoma pancernikami sobie siedzę. Za 10 sekund będzie kolejna wiącha torped i będziemy puszczać je w kierunku Ohio. Chyba tylko Conqueror przeżyje. Nie, przeżyje jeszcze chyba coś jeszcze tą bitwę u nich. Ale zobaczcie, 165 tysięcy na liczniku. Zachowanie bezpiecznego dystansu. Wiem, że tu już mnie nikt nie wyradaruje. Jest Hydro z Prusena, który mogą mnie sięgnąć na 6 km. No ale mam 5,8 wykrywalności samego okrętu, także nie ma co aż tak blisko podchodzić. Tu już się zrobiło niebezpiecznie z tym Ohio, także szybciutko odwracam się, żeby jak najbardziej zwiększyć dystans. I zostały nam dwa okręty. Zostałem ja i zostało Yamato, które tam jeszcze troszeczkę namiesza, co prawda, bo te pancerniki są poobijane. Tutaj weszły dwie torpedki i trzecia wysyła Ohio do portu. Przekraczamy 200 tysięcy i teraz zobaczcie sobie, ja tutaj mam jeszcze jeden dym w zapasie i będę sobie zaraz strzelał do tego Prusena, dekapując go, w międzyczasie samemu, już przejąłem kapa, także już tutaj mam punkty nabija. Sekundarka Prusenowa również może chcieć zrobić krzywdę, ale już idzie dym, jest tam jeszcze Yamato, który ewentualnie może nam spotować tego Prusena, no i jak on będzie strzelał z artylerii głównej, no to będzie go nadal widać.
No bo jest na takiej odległości, że w dymie byłby wyspotowany. O, proszę bardzo. Idealny przykład wykorzystania dymu do spotowania sobie okrętu strzelającego. Także ja sobie tutaj nabijam obrony. Prusen kapa nie przejmuje. Ja mam darmowy damage. I to już będzie powoli się zbliżało wszystko do końca. Należałoby recenzję podsumować, bo to w zasadzie jest recenzja. Kiedyś tylko Somers był na kanale jako okręt jeszcze testowy. Czy Somersa warto mieć? Jak najbardziej warto go mieć. To jest okręt dla mnie na takie 8 na 10. Niestety pelotka tutaj praktycznie nie istnieje. To jest dosyć spory problem, bo jak samoloty nas dorwą, to mamy w większości przypadków pozamiataną bitwę. Tutaj chyba już nic specjalnego się nie wydarzy. Ten damage też już raczej nie wzrośnie, także przyspieszę sobie bitwę. I to będzie powolutku wszystko, co chciałbym tutaj Państwu pokazać. Zobaczcie, dostałem sam na dwa pancerniki, ale przewaga punktowa duża. I to jest wszystko, także jeżeli ktoś Somersa ma, to niech się cieszy, jak ktoś nie ma, to niech żałuje. Bo to jest... był zdecydowanie warty posiadania. I to w tym materiale wszystko. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Z mojej strony tyle. Do usłyszenia i na razie.